Cześć wszystkim. Dzisiaj na podstawie mojej Skody Superb z 2017 roku pokażę Wam, jak uważnym trzeba być przy zakupie samochodu i jak nasza nieuwaga może kosztować. Auto kupiłem z przebiegiem 180 tysięcy km. Ostatni serwis wykonany w ASO przy 150 tysiącach km. Zatem na dzień dobry. A proszę się jeszcze nie śmiać z moich kostek antykunowych. Auto jest garażowane, ale tak się po prostu zabezpieczam. Tak jak mówiłem, auto przy 150 tysiącach kilometrów miało ostatni przegląd, ostatnią wymianę oleju. Tutaj są nieludzkie w Skodzie interwały wymiany oleju co 30 tysięcy kilometrów. Ja oczywiście zmieniam co 10, także od razu przy 180 musiałem wymienić filtry. Wszystkie filtry kosztowało, no i olej, kosztowało to 550 zł. Oczywiście poza ASO, w ASO by kosztowało więcej. Naturalnie też zmieniłem od razu rozrząd, dlatego że interwał wymiany rozrządu w Polsce to jest 210 tysięcy kilometrów, ale nawet w ASO mówią, żeby wymienić go wcześniej, bo do 210 tysięcy kilometrów nie dojeżdża pompa wody. I auto kończy na lawecie. Pompa wody jest zasilana właśnie z rozrządu. Co ciekawe, w Niemczech ten interwał to jest 180 tysięcy kilometrów. Także tak to wygląda. Od razu wymieniłem rozrząd. Cena w ASO około 3000. U mechanika zapłaciłem chyba 1700 zł za to. Patrzcie na to. Auto 2017 rok. Kolejna, teraz taka tym razem drobna sprawa, na których właśnie się chciałem skupić. Przewód wysokiego ciśnienia paliwa, 2017 rok, cały jakiś tutaj porzewiały, nie wiem, czy się na niego tutaj gdzieś jakoś leje, czy po prostu ktoś to wymienił, czy o co tu chodzi z tym, ale generalnie 280 zł za ten kawałek przewodu. Muszę to oczywiście zrobić i zrobię. Kolejna sprawa, jeżeli źle sprawdzicie samochód, nie sprawdzicie napięcia akumulatora, czy jest dobry, akumulator AGM tutaj do systemu Start-Stop 630 zł. Nie będę podawał firmy, ale jest podobno niemiecka, jest podobno dobra. Lecimy dalej. Aha, jeszcze tutaj chciałem wspomnieć o takiej właśnie kolejnej pierdółce. Spryskiwacze szyb, które mnie kosztowały jakieś 60-70 zł. Po prostu nie było jednego spryskiwacza, nie było tej końcówki. Oczywiście kupiłem to poza ASO. ASO byłoby drożej. Kolejna sprawa. Wycieraczki, które też już były tak pozacierane, że prawie zaczynały mi po szybę rysować. Oczywiście przeszkadzały w trakcie jazdy. To jest kolejna rzecz. Ja oczywiście te rzeczy sprawdziłem wszystkie i przy zakupie byłem tego świadomy, tylko nie miałem za bardzo pola do negocjowania, bo to auto było wystawione sporo niżej. Nie wiem, dlaczego tak je okradli. Znaczy, no wiem, no dla kasy je okradli, bo to też kupiłem od handlarza, ale kolejna rzecz. W Skodach tutaj są parasolki, niczym w Rolls Royce. Tutaj w prawych drzwiach jest, w lewych oczywiście nie ma. Zajumana 50 zł czy 60 zł w kieszeni handlarza. Kolejna rzecz. To jest takie w sumie normalne w Skodach, że się te chromy wycierają. Tu się wytarł chrom jeszcze w taki sposób wredny, że po prostu przy zmianie biegów zaciera nam tutaj o palce i to denerwuje. Na szczęście nie trzeba zmieniać całej gałki tutaj z mieszkiem, tylko się kupuje taki zestawik naprawczy, który kosztuje około 70 zł. Także to też będę musiał zmienić. Kolejna sprawa, tutaj panel z elektronicznym ręcznym. Jest chromik zdarty, jest chromik. Ja nie wiem, ktoś po prostu od takiego zaciągania chyba pozdzierał cały ten chrom. Pytałem o tą część, 380 zł kosztuje. To nie można zamówić jakby samego tego plasticzku, przycisku, tylko trzeba cały ten panel kupić. Rozwiążę ten problem w ten sposób, że zakupiłem sobie już taki marker. Markerem postaram się to pomalować. Taki marker malujący chromem. I zobaczymy, czy to jest hit, czy kit. lecimy dalej. Sorry, nie umiem się bardzo obsługiwać gimbalem, a jadę z gimbalem, ale jakoś damy radę. A, no nie powiedziałem o oponach w ogóle. Miałem niby opony zimowe, 2017 rok, ale okazały się wyząbkowane, także na dzień dobry wleciały dwa komplety opon. 3000 zł około dałem za takiej, może no nie premium na pewno, takiej średniej klasy. Nie kupuję najtańszych, nie kupuję też, nie wiem, Michelinów czy najdroższych opon, kupuję takiej średniej klasy, też trochę po opiniach. Także 3000 zł na dzień dobry. Kolejna drobna sprawa, patrzcie, tutaj jest taki plastikowy element z gumką, jedziemy sobie tutaj i nie ma plastikowego elementu z gumką. Teraz robiąc oględziny auta, no czasem ciężko jest po prostu zobaczyć coś takiego. Kolejna rzecz, którą mamy, to koło zapasowe, którego oczywiście tutaj nie było. Koło około, nie wiem, 250-300 zł dałem za używaną dojazdówkę. No i wkład koła zapasowego, którego też oczywiście nie było. 379 zł dałem za ten wkład. Tutaj jeszcze brakuje tego haka, to też sobie dokupię. Następna rzecz to tutaj takie gumki, które też były tam, nie wiem, sparciałe te gumki, czy coś tam z nimi po prostu było, nie pamiętam już. Też musiałem dokupić te gumki, jakieś tam 30-40 zł zapłaciłem za gumki. Auto było po takim delikatnym dotknięciu, po delikatnej stuczce tutaj w zderzak. Tak to wszędzie jest w oryginale, ale to fajnie zostało naprawione w ASO, że po prostu ciężko jest poznać, że coś w ogóle było robione nawet miernikiem. Tutaj był ten kawałek naprawiany, ten trójkącik i zderzak był zmieniany. Tutaj widzimy jeszcze pozostałość po tej stłuczce. No i chyba tyle. Jak widzicie, same takie jakieś drobne sprawy, ale podsumowując te wszystkie wydatki, których no jeszcze nie poczyniłem z racji braku czasu, ale poczynię w najbliższym czasie, no to jakieś 7000 zł trzeba dołożyć do samochodu na dzień dobry. Mam nadzieję, że Wam się filmik podobał, bo to jest pierwszy mój filmik. Kolejne pewnie będą lepsze. Trzymajcie się, na razie.